dzisiejszym odcinku przed wami losowy gumowy miś challenge. I oczywiście zielony misiek będzie odpowiadał za zielone przedmioty. Misiek niebieski będzie odpowiadał za rzadkie przedmioty. Kolejnie fioletowy misiek to oczywiście epicka rzadkość. I finalnie złoty misiek będzie odpowiadać za legendarną oraz mityczną rzadkość. Oczywiście, żeby zaliczyć ten challenge, muszę wygrać grę. A czy mi się uda, oglądajcie ten film do samego końca. Oczywiście pamiętajcie o kodzie Rafa to ja w sklepie Fortnite. I wbijajcie na moją mapę Red vs Blue. A więc widzowie, sprawdźmy co mamy i wygląda na to, że mamy złote oraz mityczne przedmioty. I oczywiście w takim wypadku polecimy sobie na skrzynie Avengersowe, ponieważ to właśnie w nich możemy znaleźć bardzo często jakieś złote lub mityczne przedmioty. Także lokacja to oczywiście wojownicze włości. Także ja na razie zlatuję na tą lokację i tak sobie myślę, gdzie przejdę od razu dalej. Dlatego, że jak wiecie, złote oraz mityczne przedmioty jest dosyć ciężko zdobyć. Dobra, mamy tutaj pierwszą skrzynię, więc ja na nią spadam. A wy widzowie możecie zostawić łapkę w górę, żeby mi coś złotego wyleciało, więc zróbcie to teraz i zobaczmy. No niestety chyba ktoś z was jeszcze tej łapki nie zostawił, więc tutaj poprawcie się. Ja oczywiście się podlecę teraz do fulla i podlecę sobie na kolejną skrzynkę. Także wychodzę tu na górę i pytanie, czy będziemy mieli kolejną skrzynię z respioną. No niestety, ale chyba sobie lekko wykrakałem i jej nie ma. Podleczmy się kolejną dużą płotką. Być może akurat w zwykłej skrzyni coś złotego trafisz, no to powiem wam, że to raczej wiecie, to taka wiara. O, tak jak w tą skrzynkę, która kolejna się nie jest. Ej, co tu się dzieje? Ja muszę wyrzucić tą pompę. Jak na razie nie mam dosłownie niczego. Te zwykłe skrzynki to może ja na razie zostawię. Nie wiem, czy to widzicie, ale kolejna skrzynia mi się nie zryspiła. Może nie będę tego komentować. Jedyna wiara to to, że kolejna skrzynka, która jest tutaj, jest zryspiona. Na szczęście jest. I pytanie, czy dostaniemy z niej coś złotego? No niestety, ale nie. Ja zabieram sobie ten samochód, ale tu był gościu, więc ja od niego na razie uciekam. Mam nadzieję, że mnie tutaj nie trafi. I słuchajcie, kolejna lokacja to tak sobie teraz przemyślałem i mogą być to rękawice Spidermana. Mogą być to rękawice Ironmana. No rękawice Spidermana też by były spoko, ale chyba jeszcze na nie będziemy musieli długo poczekać i rękawiczki z tego co widzę to są otworzone i z tego co widzę to tutaj mamy kogoś. Dobra, ej, wjeżdżam i zaskoczę kogoś. Dobra, 30-30. Byku, jesteś mój. Jesteś mój. Mamy to. Okej, udało się, udało się. Jestem zadowolony. Dobrze, tylko oni się z kimś bili, nie? Ten drugi o mnie może wiedzieć, więc ja może się wycofam tam, gdzie byłem. Zabiorę sobie tą furę i tam również ktoś się strzela. Także jeden przedmiot mamy. Oczywiście fioletowy plecak mam do przechodzenia, żeby tutaj więcej się działo. I tutaj się ktoś strzela. Słuchajcie, ja sobie wyjdę z samochodu i zaskoczę tych gości tutaj. Troszeczkę sobie tu wszedłem. Niepotrzebnie. Troszeczkę niepotrzebnie sobie tu wszedłem. 30. 30, dobra, mamy go. I jeszcze jeden jest tam. To nie wiem, czy on tam dalej stoi. Ale bym tam zerwał. Aha, bo on jest pod spodem. Tu jest. Dobra, 45, byku, no nie ma. No byku, bardzo mi przykro. W sumie to trochę jak pompa działa, nawet podobnie bije jak w tych sezonach ostatnich. Otwórzmy sobie tą skrzynkę, no nic złotego niestety nie mamy. No mam nadzieję, że nie zostanę przy tych rękawicach do samego końca tego odcinka. Więc naprawdę widzowie liczę na was, że tutaj łapkę w górę zostawicie. Mamy kolejną skrzynię do otwarcia. I mamy złote SMG-ki. Czy to jest takie dobre? No wydaje mi się, że nie do końca, ale bądźmy przynajmniej zadowoleni z tego, co mamy. Ja proponuję teraz... A, czekajcie, nie. Jeszcze proponuję sobie zabrać tutaj tą skrzynkę, która nam została. Bo być może jakaś złota... Nie. Rafa. Nie wiesz w takie rzeczy. Lećmy dalej. I szukajmy jakichś gości. No może tutaj ktoś jeszcze na tej lokacji będzie. Tu, jak wiecie, był hot drop, więc naprawdę dużo się powinno dziać. Ale nie wygląda na to. Po prostu nie wygląda na to. Weźmy sobie tutaj tego kaktusa i szukajmy gości. Być może tutaj gdzieś w tych pobocznych lokacjach. Okej, tutaj. Tego kolegę trzeba tutaj... Aha, bo... Oni... Co tu się właśnie wydarzyło? Dobra. Elo, siemanko. Powiem wam, że to latanie jest strasznie zepsute. Czy ja nie powinienem tego zabrać? Czy ja nie powinienem tego zabrać? Czy ja nie powinienem grać na...
Podwójne rękawiczki. Może ja powinienem grać na podwójne rękawiczki. Ej, słuchajcie, zaryzykuję, zaryzykujmy. Boję się trochę, że będę tego żałować, ale no, bądźmy dobrej myśli. Tak sobie myślę, że jeszcze na rafta by można było nam tutaj przelecieć. Tylko na rafcie nie wiem, czy jest zebrany ten medal. Jak jest, to lepiej się od tego chłopa trochę z daleka trzymać. I niestety miałem rację, medal jest już zebrany, więc po prostu lećmy sobie i szukajmy kolejnych gości gdzieś tutaj u mnie na lokacji. A jeśli chodzi o kolejnego, to jest on tutaj zaginiony typek. No i w sumie jakbym sobie tak tutaj został na chwilę i popatrzył dookoła. Też buty Ironmana by mi się przydały do latania, żebym tutaj sobie latał po mapie. Potrzebuję teraz jakiegoś samochodu, bo nie wiem, gdzie zostawiłem swój. Jeden jest na pewno tam gdzieś. I lecimy, lecimy. Dobrze by tu było wpaść do kogoś na trzeciego, na jakiś medal. Tutaj ktoś się klepie i ktoś przyjechał taką furą, z tego co widzę. Przeskoczmy sobie na drugą stronę i... Oj, oj, oj. Dobra, on nie wie, co się z nim dzieje. On nie wie, co się z nim dzieje. Patrzcie się na to, patrzcie się na to. Dobra, biało. No przyszedł gościu na trzeciego i mnie trochę poobijał. Ja już tutaj mam wszystko wyładowane, więc ja muszę mieć ze sobą samochód. Tak, żeby tutaj po prostu kogoś dojechać w miarę szybko, bo cały czas ktoś jest na trzeciego. To mi się trochę nie podoba. Zabierzmy sobie tego kaktusa. I właśnie sprawa wygląda tak, że tutaj gdzieś powinien być... gościu, ale go jednak tu nie ma. Ale że tamten ziomek mi uciekł. Gdzie on uciekł? Pytanie. Okej, okay, już go widzę, już go widzę. Dobra, dostał. Oj, oj, oj. Panie kolego, żegnamy. Żegnamy. Dobra, żegnamy. Pozdrawiam cię, byku. Trzeba było Rafę tu wcześniej zostawić. Trzeba było zostawić mu tego fraga, a nie kraść. Trzeba go znaleźć, widzę. Trzeba znaleźć tego gościa. Bardzo mi przykro. Przeładujmy. Aha, rękawiczek się chyba nie przeładuje. Chociaż nie, te... Czemu nie mogę jechać? Ej, ten kamień mnie zatrzymał. Dobrze, że tutaj nikogo nie ma. W razie czego to bym nie miał jak zwiać. Ale widzowie, dobrze, że się stało, jak się stało. Tylko, żeby się nie stało w ten sposób za chwilę, że my tu mamy dwa medale obok siebie. Ty, takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Na pontonie ulepszona skrzynia. Mogliśmy się wszyscy tego domyślić, że tutaj nic dla mnie nie będzie. Może te medale sobie na razie omijmy. Zostawmy je na deser. Nie wiem, tamten gościu jest trochę... Trochę dziwnie się Aha! On ma medal, który zaznaczam, więc no, na tego gościa trzeba będzie mocno uważać, ale też bym się tutaj na niego pokusił lekko, z tego względu, że oni się teraz będą bić i być może już się to dzieje. Bylebym tego trochę nie żałował, bo no, mam dobry wynik jak na razie, ale pokusiłbym się jeszcze tutaj o tych gości. Dobra, oni niech się bardziej postrzelają. Dobra, postrzelajmy do tego, tylko on tam niestety, aha, on niestety nic nie dostaje. O, dobra, w tego. On tam powinien się pojawić. 14. Okej, okay, on tam wykasował tego. O, ty co jest? Czemu to tak trafia? Tam jest kolejny. Jak on by mnie trochę tutaj, wiecie, zostawił wcześniej w spokoju, to może by nam się to udało zrobić. Tak sobie myślę, co tutaj powinniśmy teraz zrobić, ale chyba tam ktoś go podjeżdża z góry. Tak, tak, tam go ktoś podjeżdża. Dobra, strzelamy tam na fulla. Tylko tam chyba te... Ej, czy te rakiety tam po prostu nie doleciały? Że mi się wydaje. Jak oni się tam strzelają? Ej, ja tam muszę podjechać, muszę, ryzykujemy. Mam nadzieję, że nie będę tego żałować. Dobra, biało, on tam ma biało. Ej, byku, ty z drugiej strony, weź do niego postrzelaj, co? Aha, tamten gościu uciekł. Ja sobie wskoczę może do mojego samochodu i sobie po prostu na razie przejdę do strefy. Strzela do mnie kolejny gość, tam gdzieś od wyspy. On mi nie wsiadł do samochodu? Aha, bo on jest niewidzialny. Dostał. Aha, ja też dostałem. 30. I on nie ma maców, czy co? Okej, no i oczywiście ktoś na trzeciego. Ja, tak jak mówiłem wcześniej, jak w miarę nie zrobię tego szybko, to mam od razu gościa na trzeciego. Muszę szybciej dojeżdżać, muszę szybciej, wiecie, tych gości tutaj kasować. Bo jak daję im za dużo czasu, to właśnie kończy się to jak, jak teraz, żebym ja tu nie zginął sam od siebie. Ty, jakie fajne Lambo. Ja takiego nie mam, to sobie je wezmę na później. Okej, pasowałoby mi się... Ty, tu jest... No dobra, dobra. I tutaj mogę być spokojny. Oto. Także wykasujmy sobie tego gościa szybko. Aha, tam wszystkie... Nie, wszystkie medale? Nie, jednak nie. Nie wiem, czy to tam w ogóle do... Dolatuje. No ale dobra, z tymi medalami to będziemy się bawić później. Ja jeszcze przejadę tutaj, zobaczę, gdzie są kolejni... goście, tak w razie w... 4 osoby zostały tylko w meczu. Okej. I to mi się podoba, bo sobie wyjaśnimy tego gościa. On lubię grzyby nawet tutaj
nie zauważył, że ja tu gdzieś jestem. Pozdrawiam i przepraszam, lubię grzyby. Słuchajcie, zostaje 3 osoby. Ja, medalowiec i pytanie, kto został ostatni. Okej, jeśli chodzi o moje przedmioty, to szczerze postawienie na rękawiczki to było dobre podejście, ale czy na pewno to przekonamy się za chwilę, dlatego że... Ej, a w sumie mógłbym jeszcze wejść tutaj do środka. Mógłbym jeszcze tutaj wejść, tylko szczerze trochę się cykam, no bo jak tam wejdę, to ktoś tam może na mnie czekać, więc w razie czego tam nie chodźmy. O, i widzę, że chyba mnie zauważył. Tak, chyba mnie zauważył medalowiec. To jest chyba medalowiec. Przejdźmy sobie teraz jak najszybciej do strefy i dobrze by było znaleźć tego trzeciego gościa, żeby on nam tutaj niczego nie strollował. Bo jak ja dostanę dwóch na raz, no to wiecie, może być panika i może się to źle skończyć. Okej, chyba się biją. Tak, biją się tam. Bardzo dobrze. Ja sobie wyskakuję teraz. I pytanie, gdzie on jest? Strzelamy pod to. Może akurat tam ktoś dostanie. Dobra, niestety, ale nie dostał. Ej, a gdzie jest gościu z medalami? Czy te wszystkie medale... Ej, te wszystkie medale... Co? Te wszystkie medale są zostawione... Może ja powinienem przejechać po te medale? No, ale chyba już nie teraz. On się tam leczy do końca, niestety. Tych chłop ile ma leczenie, a będzie miał jeszcze po tym gościu, nie? Full maców, full wszystkiego. To jest gość, którego ja już robiłem wcześniej, ale on tam mocno dostał, szczerze. Ty zostaw moje Lamborghini. Widzowie, jakbyście chcieli takie Lamborghini kiedyś w Fortnite. W ogóle napiszcie, jaki jest wasz ulubiony samochód. Za niedługo wychodzi ten Nissan i ja bym chciał mieć tego Nissana, tego wiecie. Nie wiem, czy widzieliście w przeciekach, ale dobra, przejechaliśmy sobie tutaj trochę na bok. I mamy dobrą strefę. Okej, czy on to dostanie? Dobra, on się teraz zdziwi mocno, że ja jednak w niego wjeżdżam. Dobra, 40... No, jesteś mój, byku. Jesteś mój. Jesteś mój. Dobra, musisz być mój. Musisz być mój. No jesteś. Także widzowie, udało się wygrać grę, a wy koniecznie wbijajcie na ostatni odcinek, klikajcie dokładnie w to miejsce.